Witam wszystkich. Mamy 17 września. Czas sprawdzić, jak stan pokarmowy w rodzinach. Ale rodziny powinny już być zakarmione. Jak widzimy, tu jest już syrop niezjedzony. Pszczoły nawet w podkarmiaczce wybudowały sobie plaster. Widać to, widać to. Czyli świadczy to tyle, że po prostu rodzinka ta już będzie miała naprawdę wszystko zapchane pokarmem. A więc tak mocno już przykitowane. Nie idzie tego oderwać. Obawiam się, że plastry mogą być pociągnięte całkiem do góry. Możemy... Kurde, nie urwę tego. Puściło. Puściło. To wygląda, no raczej tego już nie będę rozbierał. Dzika zabudowa jest budowana, nie mam jak tego odłożyć, ale jak widzicie, nawet plastry pod podłogą są budowane, więc coś mi się zdaje, że pokarmu tu jest już na full. Nie wziąłem sobie przygotowań do wszystkiego, że tak powiem. Muszę to jakoś włożyć na bok. To mamy. Jak widać, plastry są nawet tutaj podciągnięte. W każdej ramce widzę pokarm. Z uwagi na to tutaj u góry, to nie będę tego, że tak powiem, rozrywał. Bo pszczoły już widzę, przygotowały się tu totalnie do zimy. Skoro mają już nawet pod powałką zasklepiony pokarm, bo tu widać zasklepiony pokarm, a zrobią się teraz już agresywne trochę, to ja im tego nie będę po prostu rozrywał. Przeglądu nie będę robił, bo no jak widać, jest to już przygotowane. Ten pokarm im tu zostawię jeszcze na parę dni. Może jeszcze coś spożytkują z tej miski. I może coś jeszcze z tego będzie. Więc ja to zakrywam. Przeglądu jako takiego robił nie będę, bo jak widzicie, musiałbym to im wszystko zniszczyć. Wszystkie te zasklepy, które tu mają. I tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. W fulu, którym w poprzednim wyglądało, to tak samo. Pszczoły wlecą. Muszę to omieść. A więc sądzę, że powiem tak, że rodzinka jest zakarmiona na full. Ja już im tego tu rozrywał nie będę. Po prostu przyjadę tu jeszcze za parę dni. Zabiorę podkarmiaczki. O, wychodzić. O kurde. Zabiorę im podkarmiaczki. Te pół nadstawki włożę do nich po prostu ramki. I włożę je pod korpus. Trochę pszczółek tu jest na tej blaszce, ale one już po chwili dojdą do siebie. Ten syrop może jeszcze zliżą, co tu skapnął. No i widzimy się przy kolejnym ulu.
raczej produkcyjny i raczej wątpię, że jeśli tak to będzie wyglądać, to będę to również przeglądał. Dobra, mamy drugi ul, którego ostatnio też nie przeglądaliśmy na filmie. Zobaczymy jak z podkarmiaczką. Wow, tu też jest naprawdę tego syropu jeszcze sporo, więc raczej świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że po prostu pszczoły nie pobierają pokarmu, bo go już nie potrzebują. Gniazdo mają zalane, więc tylko zobaczę, czy to wygląda tak jak w poprzednich ulach, ale na pewno wygląda to tak samo. No, przykitowane, przyklejone mocno, więc puściło z tej strony. No, puściło, dobra. Urwane. Czegoś innego raczej się nie będę spodziewał. No. Tu trochę mniej tego wosku jest na plastrach. Ja sobie to odstawię na powałkę. I wyciągnę te pierwsze plastry, na których tam jeszcze był czerw. Zobaczymy, czy ten czerw nadal jeszcze jest i ile go jest. Czyli uda się jednak coś tam zobaczyć, przynajmniej przy ostatnim ulu. Ale całego raczej nie będę przeglądał. Ramka pełna na pewno. Pszczoły spadły. Przeharatałem pięknie ramkę. Gdzieś była przyklejona. Widać, ramka jest w całości wypełniona. Czerwiu nie ma ani jednej komórki. To zdrapie tam na... zdrapie im to na ten, na dół, na dennicę, niech sobie to objedzą jeszcze. Ale tu widzę, że trochę czerwiu jeszcze jest. Widać, kulka jeszcze dość spora. Czyli pszczoły może tu jeszcze coś pobiorą tego pokarmu. Ale jajek już nie widzę. Jeszcze jakieś sporadyczne larwy są. Więc z drugiej strony też jeszcze dość spora kulka czerwiu. Ale wszystkie komórki już są zalewane. Czyli pszczoły może jeszcze coś pobiorą tego syropu. W sumie to może zostawię im go na tydzień. Matki tu nie było, więc na kolejnej ramce też już widzę jeszcze czerw jakiś. Więc nic, rozerwę im ten zasklep tu. Jest go tu dość sporo, no ale to przynajmniej tyle sobie przeglądniemy. Czerwiu jest jeszcze trochę, no ale jest to połowa września. Jest matka tutaj, no ale ta rameczka jest lekka. Widzicie? Ona jest niewypełniona pokarmem. Czyli pszczoły po prostu jeszcze... Matkę tu mamy, ale matka jest zalewana. Ale ona tu złożyła jeszcze jajka. Więc jeszcze coś tam czerwią te pszczoły. Na następnej ramce też jest jeszcze czerw. Ale już tego w sumie... Zobaczę, może to jeszcze rozbiorę. Czyli mamy dwie ramki zaczerwione. No, to może być w kolejnych ulach może być to samo. Ale pomału matka powinna już ograniczyć czerwienie, bo robi się coraz chłodniej. No ta już jest ciężka. To już na pewno jest zalewana. No. Z tej strony jest jeszcze nakrop. I pszczółki. O, w następnej nie wiem, czy to widać, ale już jest full. O, i z tej strony jest full zalana. Czyli mamy dwie i pół ramki jeszcze. O, z niedużą ilością czerwiu. Więc raczej nie powinno... Czyli nie powinno być z tym problemu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pszczoła mi tam do nogawki znowu weszła. I ostrożnie, bo matka była po tej stronie. Chyba, że przeszła na drugą.
Jest tu dalej, dobra. Muszę ostrożnie, bo teraz jakby ją zgniuć to... Kaplica. Ugryzła mnie w tej nogawce. Chodziła, chodziła i dziabła. Jest po... No jak widać, jeszcze trochę pszczoły mają gdzie pakować tego pokarmu. Więc w sumie ja im to jeszcze... Teraz ma być chłodniejszy tydzień, więc raczej wątpię, że one już będą ten pokarm jako tako intensywniej pobierać. Ale przecież nie będę go wylewał. Jak mają jeszcze miejsce, to niech jeszcze go gdzieś tu, gdzie się da, sobie wpakują. A potem już po prostu osy mi tu latają. Wezmę, wyciągnę to wszystko i położę po prostu. O tak. Położę po prostu pół nadstawki pod z ramkami, tak jak zrobiłem to rok temu. I miejmy nadzieję, że pszczółki zobaczę dopiero. No będę je odwiedzał. Może raz, może dwa razy je odwiedzę. Ale to w zimę. Zasiadło. I wszystko się okaże, jak to będzie wyglądało. I myślę, że na wiosnę powinny już dobrze wystartować do zimy. Dobra, to zamknięte, pszczółki ze środka wygonimy. Hop, hop. Tu jeszcze trochę mają gdzie po prostu zbierać tego pokarmu. No ale tak mówię, to im zostawiam. Tu jest jeszcze pół podkarmiaczki syropu, więc to zostaje. Tak wyglądają rodziny, można powiedzieć, już zakarmione. Ja już je dokarmiać nie będę, bo one i tak już raczej nie chcą jeść. Jak widać, nie pobierają pokarmu. Jeszcze po co po niektóre tam ramki mają trochę tego czerwiu. No ale miejmy nadzieję, że to już będzie powoli koniec. Zrobi się chłodno. Zakopanym ma spaść śnieg, więc temperatura tu nie będzie przekraczać 15 stopni. Więc pszczoły raczej już powinny sobie ograniczyć to czerwienie do maksimum. Jak będzie, to okaże się dopiero na wiosnę, bo w tych ulach po prostu będę miał już tylko i wyłącznie teraz do zrobienia zebranie podkarmiaczek, podłożenie nadstawek pod korpusy z węzłem jako poduszka powietrzna. Ramki są w większości zapełnione, więc żeby pszczoły miały gdzie uwiązać kłąb, dlatego dostaną te ramki od dołu, one se od dołu uwiążą kłąb przed zimą i pójdą po prostu sobie do góry. A więc tyle jeśli w tym filmie, jeśli się podobało, oczywiście łapeczka w górę, zachęcam również do subskrypcji i widzimy się, myślę, że do tygodnia, może do półtora, jeśli pogoda pozwoli, na ostatnim filmie, jeśli chodzi o przygotowanie do zimy na mojej pasiece. A więc tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.